podobnie. Jeszcze tak mówią wow, opowieści. Wow, to jest zjazd, uważaj! Chłopie! Jazda! Chłopie, co tu się dzieje w ogóle? Skoczył na mnie! Skoczył na mnie, ich tu jest dwa! Oświecimy tutaj. O, i ma coś, czego potrzebujemy. Też ją biorę. Uważek. I chłop się rozpadł. Gdzie jest mój ten? Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. A tutaj łapcie kilku aktywnych wspierających. Serdeczne dla nich przekazujemy pozdrowienia. Dzień dobry, cześć i czołem. Jesteśmy w lesie. O, dzień dobry. O, zatruta jak coś. Ze mną oczywiście jest Ren. Hello. Lecimy oczywiście nasze kolejne przygody, dalsze przygody w Sons of the Forest, ale już w pełnej wersji. Dokładnie. Tutaj mamy proce. Zobacz. Tak, proca? O, no, dzięki, ziutek za proce. Nie wiem do czego ta praca nam się przyda jakoś specjalnie, ale ja sobie biorę z powrotem siekierę. Dzisiaj biorę tą dużą siekierę. Dzisiaj jest wolniejsza, mocniejsza, no ale... Ale jest większa. I co? Idziemy dzisiaj po łopatę. Łopata posłuży nam do wykopania shotguna, a shotgun posłuży nam do zabijania. Możliwe. Czekaj, dobra, wezmę sobie latarę, już włączę. Dobra. Na spokojnie, ja tu wbijam w ciemności. Dobra. Czeluści. Dawaj. Lecimy, go, go, go. Nie mam sygnału, akcja. Więc trzeba bierzemy, wziąć. Bierzemy tego łopaciora i lecimy. Tak, myślę, że... Tu można... Czekaj, po co tam idziesz, ej? Ja po... No, pistolet linowy mamy przecież, patrz, tutaj można pistolet linowym do góry polecieć, patrz. No dobra, no. To je... za twoim. Cyk. No i gitarka. Gitara. Trochę mi się zapomniało, słuchaj. No. Ja bo wszędzie na nogach chodzimy. Teraz mi się wydaje, że idziemy. Czekaj, zobaczmy co tu jest generalnie. Tu jest jakieś światło, ale chyba to nikogo nas nie prowadzi, więc musimy iść. Przede wszystkim leki tutaj lewą, więc to jest bardzo istotny element. Wezmę, bo się zatrułem wodą, nie pytaj. Wiesz jak to jest. Ciągnąłeś którąś dziurą. Chłop umarł z butelką w ręce. Piękna śmierć. Dobra, myślę, że musimy iść i płynąć, wiesz? Tak, bo to nam jest ten skafander. Skafander. Dobra. Dobra, dajemy nura. Dobra, pod wodę? Chyba tak. No tak, i tutaj jest przejście, widzę. Na dół? O, dobra, też widzę, już płynę. Jest dobrze, radzimy sobie. A, żartowałem. Ja przez chwilę myślałem, że to ty, nie? A to ten taki... Dobra. Taki Darth Vader. Gwiezdne wojny. Jest. O. Tutaj mamy osobników nas witających. Dzień dobry. Czekaj, bo ja ogólnie nie mam... Muszę wyjść, żeby wyjąć siekierę. Tak, będzie. Ale ja biegnę do przodu, słuchaj, nie ma sensu z nim walczyć. Nie ma. Oni nam nic nie dadzą. Jakby to był mutant, to może jeszcze mi się skusił, pomyślał. Jeszcze będą. Prawdopodobnie. Jeszcze tak mówię o opowieści. Jazda! O, ale było super. Jaka zjeżdżalnia, słuchajcie. Było super, mi się podobało. Tutaj kości mamy. Okej, kości też pozbieram. Ej, tutaj coś się świeci jeszcze. Zerknijmy sobie. Tak. Jakieś tutaj walizki. Typowe flary. Mogę też tutaj chyba nie przeżył upadku. On miał krzywe kostki. Proszę bardzo, podbieraj sobie. O, strzała jak. Tutaj jest jakieś przejście dalej. A myślisz, że w tej wodzie tam nie ma nic do nurkowania już? A wiesz co, dobra, weźmy, zobaczmy w takim razie. Chyba nie, nie ma nic. Nie. Dobra, możemy wypłynąć, możemy iść dalej, tędy. Dobra, nie prowadzi nas zew przygody, tak. Dobra, idę pierwszy w takim razie. No dobra, skoro ja tak. Trochę się cykam, ale wiesz. Czy to światło tutaj włączone jest, nie? Było wyłączone. O, granaty, patrz, przydadzą się. O, elegancko. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra, tam jest jakiś typiarz, uwaga. Nawet dwóch widzę. Tego, żeby on tu proszę bardzo, zapraszam. Panowie przodem. Ogólnie granaty jeszcze mam. Tutaj jest sporo granatów, więc jak będzie mutant, to granatami przyczniemy. Co ty śpiewasz? No zapraszam, idziecie zielone, macie to. No za kolesiówy normalnie, dobra, czekaj. Okay, tak to umiesz, dobra. Hop, patrz jak przeskoczyłem na dnio. Otwiutko, dobra, tu jest jakiś ziutek, czy my coś mamy? Dużo kanibali. Ej, proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić, sprawdźmy na szybko, co coś jest. Nie ma, ale siekierka fajnie blokuje, jak coś, polecam. Wszystkim. No ja. Dobra, czekaj, idę tutaj dalej. To są kości w razie, czekaj, już kości nie mogę brać. Proszę mnie nie atakować, ja jestem tutaj. Tutaj jesteśmy z prasy właśnie, tak. Dobra, nie leży. Co za za plecą? Ja proponuję zrobić kości za chwilę, ale kurczę, za dużo tu jest. No ich tu jest, ale... Dobra, do widzenia. W głąb na razie. Nie do zobaczenia. Bo to szkoda, kurczę, nam tutaj ostre siekiery. Oni mieli co za nam. Ja cię kręcę, dobra, chwila, moment. Dobra, trochę... Mutanty, uwaga na mutanty.
O kurde. To są jakieś pasztety, straszne pasztety tutaj przyszły. Dobra, co jest? Wysadzasz ich? Sekunda, rzucę granatem. Dobra, czekaj, tu jest blisko. Chodź tu, no. O, ja, mam fokus na mnie, ma. Dobra, chodź tu do mnie na górę. Idę. Ciągam, luruję. Dobra, uwaga, rzucam granat na dół. Chyba ci pomogę, stary. Strasznie dużo tych granatów mam, więc wiesz, stary, lecimy po prostu z tymi granatami. Wyposaż. No, będziecie fikać teraz? Skoczył na mnie! Skoczył na mnie! Tu jest dwa! Sir! Go! Pompa! Musimy ich zwabić gdzieś tutaj. I wysadzić po prostu. Tylko te granaty mają później. Czekaj. O! Dostał! Gdzie jest bomba przylepna? Nie widzę bomby przylepnej! No poważnie! Uważaj! Jest przed tobą! Widzę! Czekaj! Wysadzony! Rozwalony! Yeah! Dobra. Ej, ale był jeszcze jeden. Gdzieś był jeszcze jeden. Wiem właśnie, że gdzieś jakiś ziomek był. Czekaj, szybciutko to biorę tutaj. Tam jest. Dobra, mam przylepną. W razie czego wiesz, on zaatakuje, chwilę przystanie. Spoko luz, nie? Side map tutaj jest, jakaś mapa, stary. Dobra, bunkier konserwacyjny A. Dobra. Ja nie mogę, co mocowanie do lataki. Nie możemy sobie wziąć mocowanko do latarki. Dobra, to już chyba wziąłem. Pewnie ta. Może się przymontować pewnie. Tutaj kolejne granaty, tutaj jest amunicja. Dobrze. Myślę, że możemy powoli ruszać do przodu, ale już sobie... Okej. Dobra. Wezmę siekierkę. Bo jest źle. Nie, spoko, wszystko jest okej. Dobra, wiesz co, ja proponuję teraz może szybko wykraftujmy sobie tylko wybuchowe jeszcze. Dobra, ja tutaj patrzę cały czas. Nie trafiłeś, stary! Co ty robisz? Czemu on chodzi na rękę? Ja nie mam więcej tych min, wiesz, nie zdążę zrobić, bo nie miałem tego karty. A masz granat jeszcze? Tak, czekaj, mam granaty. Rzucam mu pod nogi. Nie ucieknij za daleko. O nie, uciekaj do ciebie, bo... Dobra, skończyły się granaty. Gdzie on jest? Tylko tu biegnie. Pewnie już się... Dobra, teraz ja otwieram granat. Mam jeszcze dwa, mam stary dwa jeszcze. No nie wiem. No nie, no co ty tak biegasz, dziut? Poczekaj, dziut. Nie biegaj, no! Wow. Co za chłop biega? Dobra, czekaj, ten mutant, no gdzie on jest teraz? Tam gdzieś poszedł, tam uciekł, chodź. Śledzimy go, dobra, zniszczymy go. Raz, a porządku. On uciekł tam. Dobra, to go zostawmy, chodźmy stąd. Dobra, wraca. A serio? Wraca. No, co on taki niezdecydowany? Ej, chodź. Czekaj, biorę koktajl. No, podpal go, będzie fajnie, będzie tańczył. Pewnie, że tak. Wow, wziął i skoczył, ale... Dobra, jara się. Bardzo dobrze. Chwilę poczekam. Gdzie uciekasz? Nie uciekaj. Lepiej szansę widzę takiego mutanta. No nie? Jeszcze mnie próbuje kopać. Dobra. Co to? Gimnastyk? Ej, przywrócił się. Dobra, możemy brać pancerz. No i gitara. Już go faratam. O nie, mutant! Widzę! Zauważyłem! Ja cię! Co to za hitboxy? Chleba! Czekaj. Dobra, biorę paralizator. Dobra. Prosto popada, walgo szybko! Zrzygał się. Dobra, jest, mamy to. Dobra, pięknie. Dobra, biorę pancerz, dawaj. Szaleństwo normalnie, co tu się dzieje. Daj spokój. Dużo ich, ale będziemy mieli łatwiej wrócić po prostu. Dobra, czekaj, gdzie ty tu jesteś? Dobra, no to teraz, pancerz. Czekaj, co to było teraz tu? Było tu na dół. O, tutaj no dokładnie. Kości są. O, tutaj są amunicja. O, kolejna amunicja. Przyda się amunicja, to na pewno. Trochę chyba nam zrywa połączenie, co mi się wydaje, co? Czemu? I to po prostu się chyba... Masz trochę elektroniczny głos. Mówisz? No. Mogę mieć problemy z internetem? No nie wiem, możliwe. Dobra. Wiesz jak to, jesteśmy w jaskini prawdopodobnie, więc wiesz. A, połączenie zgorsze, bo oczywiście jest No signal. Nie ma sygnału. Dobra. Tutaj hajs zbieramy, patrz. O, nawet dostałem osiągnięcie. Z tego dopalenia, że tak powiem. Stary, może się uwolnimy z wyspy i będziemy bogaci. Chyba nurkujemy. Tak, jasne. No i chyba tu przed nami jest coś do wypłynięcia. O, kanibale, siemanko. Wiesz co, przebiegniemy obok. Tak, o, mutant, ja biegnę dalej. Dobra, biegnie, go lecisz. Tutaj w prawo było. Tu? Nie, w prawo. Ej, chyba już dochodzimy do... Tak, do łopaty. Łopata była. Chciałam powiedzieć koparki, ale to są małe dzidzie. A tu jest powin... Nie, jestem, dobra. W sensie, wyciągaj tu tą łopatę. Wow. Widzę. Tutaj amunicja jeszcze jest do zebrania. Ale chyba tyle. Powiem ci... Dobra, to co? Idziemy stąd, nie? Idziemy, ale uważaj, bo będzie gruby mutant. Dobra, będziemy musieli go wysadzić. Gdzie lecimy teraz? Trzymaj się prawej strony może. No. Do prawej? Nie, tu zamknięte, to lewej. Do lewej. Dalej przed nami. Gdzieś do prawej powinien być jakiś ziutek. Dobra, już do wody wchodzę. Ale nie wiem, czy to tak... No dobra, płyniemy. Dobra, no to łopaty mamy, jest spoko. Czyli zostaje nam teraz wykopać... Shotguna. O. Musimy wykopać shotguna. Dobra, jestem. Dobra, to lecimy. A gdzieś zniknął w ogóle ten mutant po drodze, wrażenie. Powinien być tutaj jeszcze jeden taki inny, taki co rozwala ścianę, wiesz? On ma rozwalić ścianę i mamy szybszą drogę wyjścia wtedy. On gdzieś tu do prawej strony powinien być.
drodze powrotnej. Ja tu jeszcze są w ogóle jakieś granaty jeszcze są. Nie wiem, czy ja tam nie wziąłem. Chyba wziąłem. Ale kosi was. A nie, nie wziąłem, dobra. Się przyda. Dobra, idziemy w przód. Już obrabowali z góry. Odrobinę. Tu, prawo? No tak, chyba wracamy. W którymś momencie będzie coś fajnego. O, patrz, to jest kaniba. Tak, znowu. Kurczę, to prawo? Czekaj, tu. Nie, to jest pusto. Co tak śpiewa dziwnie? No wiesz, ja szukam tego dużego mutanta, który rozwala tu ścianę, ale może jest to... O, tu jest. Czyli jednak do lewej. Do lewej. Wyskoczy po prostu w tym momencie, no. Trzeba go wysadzić. Granatem proponuję. Dawaj, granat, biorę. Aport. A. Okej. Okay. I dostał, dobra. Kurde. To do środka. No to do środka. To jest to przejściowe. Yeah. Uwaga, dzieciaczki. Także lecimy lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Dzień dobry. Dzieciczko, lewita. Okej, okay. I tu gdzieś pewnie za chwilę będziemy mieli wyjście, bo idziemy cały czas do góry. Więc za chwilę powinniśmy mieć wyjście, podejrzewam. Dzisiaj uwaga, lewo, prawo, lewo, prawo. Ale kurde, co, no. Co one tutaj jedzą? Skały? Że żyją? No nie, Jezu, czekaj, potas mam. A, już wiem, to jest to tutaj, pamiętasz, tam nie mogliśmy się dostać. Pamiętasz. No i tak, pyk. Ja, to jest ta miejscowa, dobra, myśmy tu weszli już ostatnio chyba. Na jednym z ostatnich odcinków. No, tak, tak, coś było. No i wychodzimy. Okej, okay, no i wyjście. Dobra, to co, teraz strzelba, tak? Teraz idziemy kopać strzelbę. Dobrze, dziękuję panie Renie za ten kurs elektroniczną. Nie ma problemu. Tam fakturkę na maila wysyłam. Pozwól, że zostanę, gdy będę trzymał światła włączone. Aplikację tutaj już klikam, tak, tutaj tak, 5 gwiazdek panu dziękuję, daję dziękuję za bardzo. Także gdybyście potrzebowali Uber, Sons of the Forest, no to jesteśmy. Tak. Jestem ja. To ja wezmę tą łopatkę. Dobra, bardzo, weź kopaj, bo jest ciemno akurat w nocy, to tak, nikogo tak, nie zdziwi. Ja kopnę. Odkop go. O, patrz jak ładnie. Oświecimy tutaj. Oj, ma coś, czego potrzebujemy. Dobra, już jest. Proszę bardzo, bierz śmiało. Jak ja wyjdę, to zgasną światła. Koniec strzelba. Naszej zbrodni. Ale patrz, jak mu świeci na zielono tutaj, nie? A to ten lokalizator tak świecił. Tak, tak, lokalizator tak świecił, no. No dobra, no to ziutku spoczywaj w pokoju, a my idziemy cię pomścić, no. Nie będziemy go zakopywać, nie, to nie ma sensu, myślę. Nie ma sensu. Teraz musimy się udać w takim bądź razie po złotą zbroję. O, tak, złota zbroja warto mieć. Czekaj, bo inaczej się nam nie otworzy zakończenie. Dobra, to co? Ogólnie chciałem zwrócić uwagę, że nam akumulator pada, nie? Ale niby, podobno można jeździć. Niby tak, można podobno tak. Nieskończoność jeździć, słyszałem właśnie, że... Ej, sarenka w krzakach się czaiła, podglądała nas. Dobra, to my już śmigamy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ogólnie kwestia wygląda tak, że jak wiecie, ja mam chorobę lokomocyjną i wyobraźcie sobie, że chorobę lokomocyjną się włączyła w grze. No, jadąc tym badziewiem niebieskim, przejechaliśmy praktycznie na drugi koniec mapy, więc podróż była naprawdę dość długa, bo jechaliśmy, nie wiem, z 5-10 minut co najmniej. To co ty, jeszcze dłużej jechaliśmy? Ja patrzyłem w sufit i ja odszedłem od monitora, mówię, Ren, jedziesz i ja nie siedzę przy tym. O wiele dłużej, to na drugą stronę góry praktycznie. I jeszcze drogą. Jestem cały blady, ja no to tak. Twarz, otworzone okno otwarte jest i patrzcie, jak się dalej, na was poświęca, Paweł, no. Idziemy po złotą zbroję, rzekomo. Nie mam pewności, że to jest ta jaskinia. Okay. Ale... Zobaczymy. Ale zobaczymy. Dobra. Aby to było tak, jak myślę. Dobrze. Masakra. Powiem szczerze, odechciało mi się grać w Sons of the Forest, jeżeli chodzi o jeżdżenie tymi autami, nie? Amunicja. Jest po prostu mega, mało płynny strasznie. Strasznie szarpie, mało płynne, dupa jak nie wiem. Tutaj coś idzie do góry, ale to chyba tędy nie musimy. Nie wiem, czy tędy, czy tam, bo tam też coś jest. Dobra, idę. Nie wiem, dobra, przejdźmy się. Bo w drugą stronę też coś było. Tutaj bad jaskinia. Ale penetrujmy lochy. Dobra, tam jest jakiś znaczek tutaj. Znaczek nieboraczek. Jakaś złota, że nie wiem. Sugestia jakiejś kostki złotej. Może sugestia artefaktu. Tu są dzieciaczki, małe, kochane. Wszystkich tutaj nane. Nam dobrze znane. Tak. Teraz przejdziemy dobra. Się tędy. Ale faktycznie tam było złote ten, więc może być, że to chodzi o tą złotą zbroję. Oby. Złote ludy. Oby, bo ja już nie mam psychy tyle jeździć tym wózkiem golfowym.
Tam się coś świeci, widzisz? Tam się świeci, no w oddali tak. Tutaj widzę jakieś mini kanibale. Ale tam coś się też świeci. Kurde. Dobra, no przejdźmy się najpierw górą. Tutaj błyszczy jak psu jaja coś. Ej, to chyba tutaj było. Możliwe. Ale czy oni teraz... Zmienili? Bo mam... przekonanie. Czekaj. A tu jest woda do płynięcia. Okej, okay, no przepłyjmy po prostu. Płyniemy. Mam przekonanie, że jeśli jest znowu zmieniona lokalizacja, to... To... Ta złota zbroja powinna być w... O, tutaj kości trupy wysunięte. Ej, taka wycieczka. To powinno być gdzieś w statku kosmicznym. Albo leży defaultowo. O, tu jest jeden z ziutek, taki kanibalowy. Znaczy kanibalowy, mutantowy. Ale tak, wezmę, no. Wezmę go i minę. Ja sobie wziąłem, minąłem. A, to... Ale on mnie nie chce minąć. Ale on jest szybki, rozumiem. Może nie umie skakać, o. Dobra, to lecimy tu dalej. Penetrujemy te lochy. A, tam coś jest na dole, stary, w ogóle jeszcze. Tam jest też dalej trasa. No, dobra, tu jest ziutek grubas. No, tutaj trzeba coś pływać, ale myślę, że pójdziemy tu prosto. Uważaj. Ja do tego złotego idę, no. No. Tu jest do góry. Dobra. Co to jest? Stary, nie wiem. Weź tu lufa jest, bierz lufę. U góry była. Lufa u góry? No, w dół, u góry, wisi na tym typiaru. Ty, no faktycznie. Nie mogę się odejść, Dobra. Dobra, to schodzimy w dół? Możliwe. Czekaj, nie, to jest kółeczko, Okej, czyli... Czyli lecimy teraz nie chcą, coś znaleźliśmy. Jestem zablokowany, no, o, już nie. Mamy jakąś dubeltówkę, to możemy tutaj w prawo, co nie? Tak, to jest to w prawo. Na dół teraz, nie? Czekaj, zobaczymy. Tu? Nie ma, tu jest przejście na wprost po prostu, przez wodę. Dobra. Znowu się coś świeci, znowu są dzieciaczki. Jest lina do spinania. Dobra, no to chodźmy do góry. To brzmi jak wyjście, aczkolwiek nie powinno. Ale zobaczmy już. Może jedną ręką się wspinam totalnie, jest po prostu kosmos. Jakąś silną łapę mam. No stary, nawet sobie nie zdajesz sprawy jak bardzo silno. Ej, patrz to. O! Czekaj, mamy coś. Co jest? Jak ładne to, ale... Kosmiczne coś. Tam jest mutancior. Widzę. Ale chyba go wymijam. Chyba go wymijam, o, za mną biega. No nie, właśnie, dobra. Co, nie chcesz go wyminąć? Ała, ciapnął je. Dobra, idę. Kolejne lece, tutaj lece. Rzeczy. Jakie rzeczy kolejne? Takie fundamenty potężne. Te kanibale, ale idziemy chyba tu. Ej, dobra. Dobra, jest tutaj. Coraz bardziej to wygląda fajniej. Coraz więcej złotego jest, więc jak najbardziej zaraz może się okazać, że tam gdzieś złota zbroja będzie. Oby. Tutaj jakiś potrzebujemy... Czekaj, siekierę. Już mam, rozwaliłem. Cały czas siekierą biegam. Ja. O kurde, jak to... W dół. I to ślizgawka. Okej, ślizgawka. Czyli będzie inna droga powrotu. Energy Landi było ciekawie. Możliwe. Nie, będzie mi przedzą, stary. No stary, a dobra, to ja z shiftem może. O, z shiftem to zapylamy kalora. O, dobra, jestem, wpadłem do wody. Nie wiem, co tu się dzieje, czy nurkujemy, nie nurkujemy, chyba na wprost idziemy, na wprost po prostu, dobra. Jakiś wodospad, znowu budowlany. Co to za jaskinie wziął? Stary, nie wiem, ale jest ciekawy, nie sądzisz? Mutant, siema, mutanciku, co tam? Nie widziałeś może... O, tam jest coś, patrz. Tam są jakieś drzwi. Wow, coś mi zleciało na ryj. No, taki fajny mutant na rękach dziwnych. Dobra. Jest rozdroże. Tam się coś świeci. Idziemy tutaj zobaczyć, co się świeci? Ja biegam tutaj, a tam gdzie ty pobiegłeś? Tu są kultyści.
Czekaj, bo mi goni grubasior. Dobra. Nie mam staminy. Idę do ciebie, idę. Dawaj, czekaj. Dawaj, idę, biegam. Ja tu przejdę tędy, może mnie nie złapie tędy, dobra. Nie biegnę dalej! Przeskoczyłem nad nim. Dobra, tu jest lina. Idę w dół. Okay. Przeskoczyłem, dobra, idziemy dalej. Ciekawa. Dobra, dalej. Ja tam ja się czuję w transporcie. Mówię, że coś goniło, nie? Kolejny mutant i znowu jakieś rozdroże prawo-lewo. Nie wiem gdzie iść, idę w lewo. Dobra, na lewo. Na lewo dużo tutaj nie ma. Są chyba napoje będą. O, ciuchy. Dobra, dobra, wyjdziemy z powrotem. Idę dobra, z powrotem. W drugą stronę. Nie mamy czasu, żeby się wami zaopiekować, dziutki. Kosmonauta? O, to chyba dobry trop, stary. Bo ta złota zbroja powinna się znajdować w statku obcych. To tak trochę dobry trop nawet. No. Ja się za nogę złapię, zobaczysz. Tak, w tym wypadku to chyba ty na razie. Dobra. O, przed nami znowu się coś świeci. Znowu coś złotego świecącego. Dobra, chyba trzeba zanurkować. Tak, chyba tak. Dobra, no. Tu płyniemy, teraz ja jestem za tobą. Dobra, coś właśnie czuję, że mnie za nogę coś łapie. Tu w lewo chyba, tak? Tak, w lewo. Się rozglądam szybko, czy góra, czy dół, ale nadal jest nie. Staram się tak nie rozglądać za bardzo, bo mnie jeszcze trzyma po prostu ten, wiesz? No dobra, dobra. Kurczę, normalnie. Dobra. Gdzieś jesteśmy. No możliwe. Tu do prawej? Kolejny kosmonauta, czy astronauta, czy nanonauta? Kosmonauta. Ej, tak, patrz tu, widzisz? O, jest, mamy, dobra. Ja nie mogę, trafiłem, statek obcych, kosmitów. Dobra, to czekaj. Gdzie tu się wejść, gdzie tu się wchodzi, żeby nie bzyknęło prądem? Musimy wejść do tego statku, star. No ale mówię tak, żeby nie bzyknęło prądem, nie? Ale ja tu jestem pierwszy raz, co ja ci mogę powiedzieć? Patrz, jakiś statek. Od tyłu chyba jest jakieś wejście, to. Dechami zabite. O, jak profesjonalnie, ten profesjonalny statek jest. Profesjonalne zadbanie. Ej, bo nie mogę wejść, czekaj. To jest, dobra, idź pierwszy. Tu na dole jeszcze deska. A, no i wszystko jasne. Ta jedna deska cię zablokowała, żeby w ogóle tak, wejść, tak. Nie? A teraz przez krzyże przenikamy. Dobra, wbijamy do środka. O, ziom. Okay. Patrz, on ma jakiś artefakt chyba też. I złotą zbroję założono. I go pieści w ogóle. O, no, trafiliśmy. To ja zabieramy. Pytam. Ja sobie biorę tą piłkę. Ja wziąłem piłeczkę najpierw. Ja też. A teraz biorę zbroję. Też ją biorę. Parzek. I chłop się rozpadł. No rozpadł się. Czekaj, wiesz co, ja tą zbroję może gdzieś tu będę mógł założyć, na to po prawej gdzieś będzie może. A, chyba gdzieś tu powinna być. Jest starożytna zbroja. Jest starożytna zbroja. Aha, już nie jest złota, tylko jest starożytna. Ale dalej złota. Ale dalej tutaj złota. Ja, latarki. Ale tu jest... na ręce, teraz nie mogę wziąć tego. A, to tego tak było. Dobra, mamy jakąś część tak, artefaktu biorę. Jeszcze. Super. I mamy sztucera, to jest dopiero też. O. Wszystko pokaż mamy, się co tutaj. Trzeba. Odwróć się. A, to standardowa. Zmieni tylko to, co z nas starożytno. I jesteśmy alienami. Wow. Dobra. I tu ogólnie. Chyba tak, bo jak tam był zjazd, co nie? To nie powinniśmy, nie możemy wrócić tą samą drogą. Mhm. A tutaj się coś spinamy do góry. I śmiesznie w ogóle, bo ten cały statek jest złoty, teraz patrzę. Wcześniej wydawał się czarny. No i tylko, że taka jak błyskała, to się szyba wydawała złota. Może jak wzięliśmy ten artefakt i tak dalej, to się coś zmienił. Dobra, tu jest dalej, coś nas prowadzi. To błyska w ten... Tutaj w to. Wow. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. Jest jakaś lina do góry. Tak? Tak, idę. Wspinam się. Dobra, na szybcie, cisnę. Już mi brakuje shifta. No
bo to ta złota zbroja tak sprawia, że jesteś taki ociężały teraz. Ale nadal jestem złoty, no słuchaj. Złoty Ren. Tak. O, albyś podłączył komputer do tego tam, ale prądu robi, nie? Jestem na górze. Dobra. Ale na górze i? Kolejna lina. No, kto by się spodziewał. Przez chwilę nie widziałem tej liny w sumie. Dobra, wspinanka. I dalej słychać te grzmoty tam. A, rzeczywiście jakiś Zeus chyba przyszedł, nie? Dobra, tu mamy jakieś wyjście? To sobie trzeba rozwalić granatem, co ty? Chyba, że lina kolejna. Tu jest przejście, chodź. A, dobra. Tutaj z boku. Haha, bardzo śmieszne, ja się bawiłem po pachy. Wezmę kości. Ej, ciekawe w ogóle ile by kosztowało, gdybyśmy trochę tego fundamentu sobie zabrali, nie? No. Tego złotego tutaj, czy to brązowe, czy to jakie to? Którędy teraz, tędy? Chyba... Tutaj, w lewo. A my tędy nie przeszliśmy przypadkiem? Czekaj. Chyba przeszliśmy tędy, tak? Tak, myśmy tędy przyszli, dobra. Dobra, to tutaj. Teraz... Tu w prawo. Aha. Tu jest lina u mnie. Do góry, lina. Jest? O, tak, masz, tak, dobra. tak. No i wspinanka, ale dzisiaj robimy, kurde, ręce. Jedną rękę. A to bardzo źle brzmi, że jedną ręką pracujesz, nie? Kurczę, no. Gorzej bym, tak, i tu tylko nad garstkami, stary. No. Dobra, wygląda na to, że idziemy tutaj na wprost. Myślałem, że szybciej stąd wyjdziemy, a tu ciągnie się dalej. Ciągnie. Czemu statek wziąć i polecieć, a nie... No w sumie tak, byśmy sobie latali tym statkiem, ale byłoby super. No idziemy prawo tutaj, tak. Prawo, no. Tak, dokładnie tak. Oxygen, weźmiemy. I chyba musimy płynąć. No to płyniemy. Dobra. Tutaj wszędzie kostki. Bez wody? Bo ta woda była taka, no, bo ta woda była taka krystalicznie czysta. No, niespotykane zjawisko, szczególnie na polskim morzu. No właśnie, że to nie jest polskie morze. Byśmy stąd nigdy nie wypłynęli, stary, to ciemno by było. Jakby to po polskie morze, to przez latarkę. Jeszcze by nas te wszystkie ameby ściągnęły. Ooo, tak. Dobra, czekaj, bo się zmęczyłem. Dobra, oddychaj. Daj mi chwilę. Oddychaj. O, dobra, już no oddychałeś się, no tu idzie. Dobra, jednak nie. Wiesz co, mało staminy mi zostało. Ja sobie uzupełnię tylko... Mutant! Ja cię poważnie teraz... A to jeszcze ten taki kaszczurowaty, dobra, biegnę. No tak, dostałem mu dwa nagle hity. Nagle nagrałem werbę. Po drugi! Widziałem. Nie wiem, którędy. Lina do góry, lina. Lina? Tak, łap się. O kurde. No biegnij do góry, łapy! No chłopie, przecież się wspinam na tyle, ile mi gra pozwala. Nie wiem, gdzie mam swoją twarz, ale nie chcę wiedzieć. To wstrzymaj oddech. Dobra. Bo jadłem tą gruchówkę z tego, tą kocią karmę. Masakra. Dobra, lecimy. Raczej się wspinamy. No, raczej tak, ale ja po prostu... Nie, spokojnie, ja się wstrzymałem na chwilę. Żeby wyjść z siebie. O rany, jaka długa lina, kto to zamontował? Czy to byli ci koszmici o super genialnej technologii? To plut tą minę, tę linę. Najlepsze te dechy. Dobra, w tym super... Dobra, teraz próbuję wziąć sobie napoje i jedzenie, bo stary, bo ja staminę w ogóle nie mam, ona się najlepsze... Najlepsze to było ten statek super kosmiczny, profesjonalny, zabity dechami. No, to w ogóle jakiś, nie wiem, kto to w ogóle... Dobra, już jestem. Jesteś najedzony? Dobra, możemy tędy. Na żarty najedzony. Gotowy by umrzeć? O. Proszę bardzo. To teraz jest coś w dół. W dół? No. Dobra, no. znowu zjazd. Dobra, czekaj, cyk.
Czemu zjazd? Nie chcę zjazdów umieć. Poważnie. Ale to gdzie my znowu je lecimy? Stary, nie wiem. Do góry. Właśnie, tak, a tutaj. Zaraz się okaże, że wrócimy nie do wiem. Tego statku. Zaraz się okaże, że znowu wrócimy do statku, właśnie. Poczekaj. Aha, no i co teraz? Tutaj w dół chyba trzeba zejść. No chyba ta, ale nie poznaję tego prawdopodobnie miejsca. Prawdopodobnie tutaj gdzieś będzie wyjście. Znowu jest mutant. Mutant? Ja cię. Dobra, biegnę. No, dobra, to zapraszam. Dookoła. Chyba tędy. Tutaj chyba. Chyba ta. O, chyba tu na dół. Dobrze. Słyszę jakieś dziwne tak, kroki. Dzieci. Ale najczęściej, nie to ja pewnie. Ale o, najczęściej coś zabite jest dechami. Taki, jak taki zespok jest. Tam. Ty, to Gollum, stary, nie. Otwieraj to szybko. Otwieraj, ale ja się... Jak się mamy zmieścić między tym wszystkim? Dobra. Czeka, ja się wycofałem. Ja jestem, przebiłem się przez to wszystko. Oni mnie lubią, mnie, dobra. Muszę biec. Zapraszam lepiej do biegania razem ze mną. Pobiegaj dobra, dzisiaj dobra, ze mną. Dobra, spoko. Biegnę. Oni biegną za mną, jakby coś ktoś pytał. Dobra. Ale kojarzę, że raczej tu nie byliśmy. No biegnij, chłopie! Chłopie, tutaj dobra, w prawo stary, czy tam są, lewo? Oni tam są, idą za nami. Nie wiem, idziemy ja w prawo, cię. Dobra. Prawo poszliśmy. No tutaj było wyjście chyba, nie? Czy coś? Tu jest zamknięte w sumie. Dobra, nieważne, czekaj. Dobra, tu są kolejne. Dobra. Uj, tu chłopie. Wilkołak. No. Nie, ja się zmęczyłem, czekaj. Dobra, szybko. O, kolejny. Nie mogę biec. Nie mogę ja mogę, dostałem kopa adrenaliny. Ty możesz, to biegniesz, nie? Ja nie mogę, to zostań. Czy my idziemy tu? Tu jest... Nie wiem. Nie? Nie, dobra, wycofaj. O, pan Ziutek. Jak chce nam pan skazać drogi do wyjścia? O, dobra, o. Tędy. Dzieci łakną powietrza, tutaj? Możliwe. Tam coś na wprost jest. Tu jest przejście, patrz, o. Ile tych jaskiń? Ja już nienawidzę jaskiń dzisiaj. Ja teraz jestem. Co to jest? Znowu jakaś woda? Musimy płynąć chyba. Płyniemy. Chyba. Dobra. Ej, tutaj coś płynąć. Nie. Czekaj. Niżej chyba jeszcze trzeba zejść. O, coś tu jest. Coś gdzieś płynę. Ty chyba ja też. Jestem dobra. Za tobą, no. Jestem dobra. Za tobą. Okej, teraz chyba tu. Mhm. Teraz chyba skręcamy. No, same zakręty. No, mnóstwo tych zakrętów jest. Chciałem, żebyś teraz skończyła butla. Może się naładuje sama. I znowu ziutki. Dobra, tu do góry. Dobra. Jeszcze coraz wyżej. Kurde, gości na fotelu tutaj siedzi. Chyba się nie doczekał. O, wybacz, że dostałeś. Ten to się rzeczywiście... Dobra, tu nie ma przejścia. Raczej, no to chyba tam, raczej ten... tędy. Tutaj, a co? Mhm. Stary, chyba wyjście. Dobra, dawaj, wyłaź, stary, wyłaź. To chyba jest wyjście. Nie wierzę. Widzę drzewa. O, jest jaśniej. Jest noc, ale wyszliśmy. No, w końcu, dobra. Dobra, dobra, wyścig po ścieżce, dajesz, jedziemy. Nawet nie widzę, gdzie jesteś, co? No przed tobą zniknąłem przed chwilą właśnie. Dobra, elegancko. No i to jest fajne, ej, tak w realu tak pośmigać. Stary, spadasz z tego i nie masz, znaczy no, twarzy nie masz. Nie masz twarzy, w najlepszym wypadku. No nie? No. Ja nie mogę. Ale wiesz co, niektórzy śmigają po mieście takich, na takich, nie wiem jak to się nazywa w ogóle. Jakieś monocykle to są, ale takie w pełni automatyczne. Z jedno kółko tak naprawdę, nic więcej, nie? Ale jak to zapiernicza. Szybciej niż ten wózek golfowy. No. Mega szybkie. Jeszcze możesz hity tam. Tu do lewej? Nie wiem. Musimy się trzymać prawej no strony mapy kończy. Cały czas. Wow. Czy ty się wywaliłeś?
Nie, 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 ale tam jest taki wąski ten, jak to się nazywa? To ten most stary, przez który ci mówiłem, że jechaliśmy autem w tamtą stronę. Ogólnie czekaj, coś tu znalazłem. To takie jeżdżenie tym. Tam na dół zjechałeś, zjeżdżam. Wow! Stary, nie, dupa! Ja myślałem, że tu mały zjazd jest, a ty wyrąbałeś się w... Gdzie jest mój ten? O. Fajny skrót, nie? Dobra, moi drodzy, okazało się, że nie spełniliśmy wszystkich warunków, by móc otworzyć bunkier, w którym jest zakończenie gry, a więc nie możemy skończyć gry, nie możemy zobaczyć zakończenia, a to prowadzi nas do tego, że musimy odwiedzić 3 kolejne bunkry w następnym już odcinku, by zdobyć wejściówki i możliwość już przyjścia tutaj i gdy te drzwi będą otworzone. A więc trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca, a teraz pooglądaj inne moje materiały. Pozdro i miłego dnia.